współczesnego żołnierza niezłomnego. Może, drodzy Państwo, to tyle tytułem wstępu. Jedziemy dalej. Pamiętam, w celi 6 nas było. Gdzie lizaliśmy po śledztwie rany, a z nami siedział cichy, pogodny ksiądz Wrona, na śmierć skazany. Był spowiednikiem, gdzieś pod Turbaczem, gdzie wieje halny i szumią smreki, i był na tyle nierozważny, że nie donosił chłopcom z bezpieki. Klęczał więc cichy na progu celi, szepcząc modlitwy zakonających i błogosławił wrogów za drzwiami i nas pokotem w celi leżących. A kiedy wpadło oprawców czterech i ręce wiązali mu liną, on wciąż powtarzał: wybacz im, Panie, przecież nie wiedzą, co czynią. Stach, cichociemny, co w nic nie wierzył, klęczał pod ścianą i Boga prosił, by opiekował się duszą Polaka, co ginie, bo nie donosił. Więc jeśli spotkasz gdzieś purpurata, co podpisywał się bez oporu, wspomnij biednego księdza Wronę, co zginął za Polskę i dla honoru. Drodzy Państwo, no to są bardzo wzruszające wiersze i myślę, że wspaniałe wykonanie pana Jerzego Zelnika, przywracające pamięć o tych niesamowitych ludziach. Prawda? To było szczególne pokolenie, pokolenie II Rzeczpospolitej. Piękne pokolenie, moim zdaniem najpiękniejsze, które mieliśmy w naszej historii. Ludzie, którzy rzeczywiście żyli wartościami, które się sprowadzają do tej słynnej triady: Bóg, honor, ojczyzna. To nie były dla nich hasła, to nie były slogany, to nie był obciach, jak dzisiaj byśmy powiedzieli. Dzisiaj te wartości niestety sprowadzane są do takiego stanu, do takiego statusu. Prawda? Polskość to nienormalność, jak słyszymy czasami. No? To było pokolenie, którego naturalne było stanięcie walki. Ja tylko podkreślę jedną podstawową sprawę. Żołnierze wyklęci nie wzięli się nagle w roku 1944 czy 1945 jako przypadkowe jakieś grupy operujące po lasach. To byli na ogół polscy żołnierze. Polscy żołnierze, żołnierze II Rzeczpospolitej, tego właśnie w pełni wolnego, niepodległego państwa, którzy poszli się bić o swój kraj, o swoją ojczyznę we wrześniu 1939 roku. I oni po prostu w tym lesie zostali. No, bo nastąpiła zmiana okupacji, ale okupacja trwała. Prawda? Oni przysięgali na wierność Rzeczpospolitej i oni tej przysiędze pozostali wierni. Szalenie ważne jest pokazywanie tej ciągłości, prawda, między wrześniem 1939 a latami 40. i 50. I taki ostatni żołnierz, który, jak wiemy, zginął dopiero w październiku 1963 roku, Józef Franczak Laluś. Laluś nazywany tak dlatego, że zawsze był schludny, zawsze był
zawsze był prawda, ogolony, zawsze był nienagannie ubrany, podobał się dziewczynom, prawda, tak go określały. To jest, drodzy Państwo, ostatni, nawet nie partyzant, to jest po prostu ostatni żołnierz Rzeczpospolitej. On walczył do połowy lat 50. Przez następne lata już się tylko ukrywał. To byli ludzie, którzy Polskę mieli w sercu, którzy właśnie pozostali wierni, pozostali niezłomni, walczyli do końca. Jeśli mówimy o księżach, którzy też siedzieli w stalinowskich więzieniach, czy też potem w komunistycznych więzieniach, którzy w końcu ginęli z rąk komuny, jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy ksiądz Sylwester Zych, czy ksiądz Stanisław Suchowolec. I to jest przecież końcówka PRL-u. No? Niektórzy mówią, że ten system złagodniał, że tylko ten okres stalinowski był taki dramatyczny i brutalny. No to proszę zauważyć, prawda? Koniec lat 80. cały czas w Polsce ginęli ludzie, ginęli z rąk nieznanych sprawców, jak to się dzisiaj mówi. No wiadomo, kto to są ci nieznani sprawcy. Oni zresztą operują niestety do dziś również pod postacią tego seryjnego samobójcy. Prawda? Mówiliśmy o Józefie Szaniawskim. To jest bardzo możliwe, że to jest taki właśnie przypadek. Komuniści nie mieli żadnej taryfy ulgowej, czy to wobec księży, czy wobec młodych chłopaków, czy wobec kobiet. Znamy przykład Danusi Siedzikównej, zamordowanej jako dziewczyna niepełnoletnia. No? Ją po prostu zabili. Zabili za to, że pozostała wierna. Zabili za jej niezłomność. Ona nigdy nie wydała swojego dowódcy. Pytano ją w śledztwie, gdzie jest major, gdzie jest Łupaszka. Ona nigdy im tego nie powiedziała, dlatego musiała zginąć. Ale z księżmi niestety obchodzono się równie drastycznie. Przywołam tylko jeden przypadek. Słynny ksiądz biskup Czesław Kaczmarek, ordynariusz kielecki. On został doprowadzony do stanu przedagonalnego w śledztwie. On wyszedł, jego wypuścili. No? Nie zamordowali go w więzieniu, ale nie musieli tego robić, bo wypuścili go po prostu jako wrak człowieka. No? On był poddawany temu słynnemu konwejerowi, czyli co to jest konwejer? To jest metoda śledztwa, która polegała nie tylko na kopaniu, na biciu, na wyrywaniu paznokci, na tych torturach fizycznych. Ale to była metoda udręczenia psychicznego. Pozbawiano ludzi wody, jedzenia, w końcu snu. I oni odchodzili po prostu od świadomości. Drodzy Państwo, ci wszyscy żołnierze wyklęci, którzy zostali zamordowani, im należny jest nasz szczególny szacunek, nasza pamięć i szacunek, ale też ci ludzie, którzy wyszli z więzień na mocy tak zwanej odwilży w 56 roku. Niektórzy trochę wcześniej, niektórzy trochę później. Ci ludzie na ogół byli obciążeni bardzo mocnym syndromem więziennym. I rzeczywiście trzeba było się wykazać wyjątkowym hartem ducha, żeby zapomnieć o tych sprawach, żeby spróbować normalnie żyć. Ja myślę, że takim pozytywnym przykładem, i z czego jestem bardzo dumny, jest mój tata, który poradził sobie z tym piekłem rakowieckim. On w życiu jeszcze coś osiągnął, prawda? Wyzwolił się właśnie z tej matki. Da? Został filozofem zajmującym się głównie filozofią chrześcijańską. Szukał odpowiedzi na podstawowe pytania w tejże filozofii. O sens życia, o dobro i zło.
o te właśnie systemy totalitarne. Dlaczego tak się działo? Dlaczego był niemiecki nazizm, a potem czerwony sowiecki komunizm? Ale to jest jeden z nielicznych przykładów, jaki ja znam, do ludzi, którzy mogli dalej funkcjonować. Przywołam tylko inną osobę związaną z procesem rotmistrza Pileckiego, pani Maria Szelongowska, też skazana na karę śmierci. No? Karę śmierci dostał rotmistrz Witold Pilecki, karę śmierci dostał mój tato, karę śmierci dostała Maria Szelongowska, łączniczka Witolda. Ona wyszła z więzienia w 1956 roku właśnie, ale ona do końca życia nie mogła robić nic. Ona była tak zniszczoną osobą, ją po prostu zamordowano, prawda? Za życia, można powiedzieć. Prawda? Ona zmarła w 1989 roku i do końca trwała z taką traumą. Prawda? Jak to się stało, że jej dowódca zginął, jej dowódca został zabity. No, ona się nie mogła pogodzić z tym, jak taka piękna postać, jak rotmistrz Witold Pilecki. Dlaczego oni się tak obeszli z nim, prawda? Że przecież bohater, zamordowali bohatera. Dlaczego tak się stało? No, ona po prostu się nie wyzwoliła. Nie wyzwoliła z tego. Także no, to był system straszny. To był system, który niszczył ludzi. Prawda? Nie tylko zabijając, ale też nawet jak pozwalał przeżyć, no to ludzie wychodzili poranieni po prostu z tego, z tych aresztów, z tych więzień. Ja dzisiaj przywiozłem i polecam Państwu, oprócz szeregu innych książek, świeżo wydane wspomnienia mojego taty z otchłani, to się nazywa. Z otchłani można dodać niemieckiej i sowieckiej. To jest właśnie historia żołnierza, który walczył w tajnej armii Polski, najpierw we wrześniu 1939 roku. Mój ojciec jako młody człowiek się zgłosił do wojska i walczył pod Janowem Lubelskim w jednej z ostatnich bitew września 1939. Tam był ciężko ranny. Potem konspiracja w tajnej armii Polskiej, tej samej organizacji, w której służył rotmistrz Witold Pilecki. Oni się znali już, prawda, z 1939 roku. Po wojnie ponownie ich losy się spotkały. Później był Stutthof, prawda? Potem Państwo już wiedzą. Prawda? Rok działalności antysowieckiej, aresztowanie, proces. 73 dni w celi śmierci tata czekał na wyrok. Gdy w końcu przyszli klawisze i powiedzieli, że Bolesław Bierut skorzystał z prawa łaski, to ojciec właściwie nie wiedział, jak się zachować, jak do tego podejść. Bo to z jednej strony oczywiście była radość, no, że nie dostanie kuli w łeb i nie wyląduje gdzieś w takim bezimiennym dole. Bo oni wiedzieli, prawda, że jak to się mniej więcej odbywało, więźniowie przekazywali sobie informacje. Wiadomo było, że ci ludzie znikają po prostu. Ale jak sobie pomyślał z drugiej strony, że on do końca życia ma siedzieć w więzieniu, no to była to perspektywa dosyć traumatyczna. Prawda? Nikt nie wiedział wówczas, że będzie, prawda, odwilż Władysława Gomułki. No i później, to Państwo już wiedzą, mówiłem, filozofia przede wszystkim. Tak? I na końcu właśnie są wspomnienia taty, które bardzo polecam. Proszę, Panie Jerzy. Wojskowy sądzie podaje dane. Władysław Burgacz, ksiądz jezuita. Jestem żołnierzem i kapelanem. Rozumiem, co prokurator przeczytał. Byłem w podziemiu, za to nie zdołam doczekać w życiu ziemskim lat starczych. Jestem niewinny wobec Kościoła i wobec Polski. A to wystarczy. I wobec Polski. A to wystarczy.
Ojcze nasz, w piersi serca młot pomocy. Siłę dasz, aby mu wytrzymać proces. Za nauczanie moralnych zasad, za budowanie wiary barykad, zrobiła ze mnie czerwona prasa agenta osi Wall Street, Watykan. Kocham mój kraj i to moja wina, nie umrze z moją śmiercią rebelia. Wysoki sądzie od dzieł Stalina, znacznie ważniejsza jest Ewangelia. Znacznie ważniejsza jest Ewangelia. Ojcze nasz, w piersi serca młot łomocy. Siłę dasz, aby mu wytrzymać proces. Nie czuję lęku, nie czuję złości. Śmierć spotkam chętnie i jeszcze powiem, że nawet Piłat miał wątpliwości i tym się różnił od was, sędziowie. Tak jest, zwalczałem dwie okupacje, oddany Polsce i służbie Bożej. Pewnie uwzględni Bóg apelację, którą mu bezpośrednio złożył. Którą mu bezpośrednio złożył. Ojcze nasz, w piersi serca młot pomocy. Siłę dasz, aby mu wytrzymać proces. Ojcze nasz, w piersi serca młot pomocy. Siłę dasz, aby mu wytrzymać proces. Na Państwa biurkach, przepraszam, biurkach, na stołach znalazł się list rotmistrza Witolda Pileckiego. To jest niebywała lektura. To pokazuje, jaki to był człowiek. Jacy to byli ludzie. Prawda? Rotmistrz Pilecki napisał list do swojego prześladowcy, do swojego największego oprawcy na Rakowieckiej. List do Józefa Różańskiego, szefa Departamentu Śledczego Bezpieki, przełożonego tych wszystkich bezwzględnych, okrutnych ubeków. I to jest list napisany pięknym językiem. Prawda? List pokazujący wielkość rotmistrza, a zarazem małość tego Różańskiego. Różański oczywiście nie odpowiedział na ten list. Odpowiedzią były dalsze przesłuchania. Odpowiedzią było wyrywanie paznokci. Wiemy dobrze, że rotmistrz miał wyrywane paznokcie. Prawda? Podczas procesu on trzymał ręce z tyłu, żeby żona, która jest na sali, nie zauważyła. On również ukrywał te zerwane paznokcie podczas ostatniego widzenia z Marią Pilecką. I tam też padły bardzo ważne słowa, najważniejsze chyba, opisujące właśnie niezłomność, niezwykłość tej postaci. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj powstają pomniki rotmistrza Pileckiego, bo on rzeczywiście na to zasłużył. On powiedział swojej żonie tak: ja już tego nie przeżyję, mnie tu wykończyli. Wykończyli w sensie fizycznym oczywiście. On pozostał bardzo mocny duchem, prawda? I dał pewną wskazówkę w związku z tym swojej żonie. Pamiętaj,
wychowaj dzieci na dobrych Polaków, na dobrych katolików. Kupi mi taką książeczkę. To jest Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa. Mój ojciec kiedyś określił Pileckiego takimi słowami, które chyba najlepiej oddają to, kim był rotmistrz. Powiedział tak, Pilecki mój dowódca, prawda? A zarazem przyjaciel właściwie. Ci ludzie nie tylko pozostawali w związku służbowym. No, Pilecki nie tylko był dowódcą, a ojciec był podwładnym, ale oni się przyjaźnili, to była grupa przyjaciół. Powiedział tak, rotmistrz Pilecki to jest święty polskiego patriotyzmu. Ja myślę, że w tych dwóch słowach no, streszcza się właśnie niezwykłość tej postaci. Z jednej strony wielki patriota, który całym swoim życiem pokazał, że on służy Polsce. W tym oczywiście mamy tą misję do Auschwitz. No? Misja, której nie podjął się nikt inny w historii. To jest jedyny człowiek, który dobrowolnie poszedł do niemieckiego obozu. Dał się złapać. Mówił, więc cel. Prawda? Celem było zbieranie informacji o tym, co Niemcy robią w Auschwitz. Niemcy, nie naziści, podkreślmy to bardzo mocno, szczególnie w tym miejscu, w którym jesteśmy, prawda, u państwa w Hamburgu. Z drugiej strony jego celem było wyzwolenie tego obozu z rąk niemieckich. On stworzył konspirację zbrojną do tego. Ci ludzie mieli wykradzioną z magazynów SS broń, którą mieli wyzwolić właśnie obóz, przy pomocy oczywiście z zewnątrz też. Prawda? Armia Krajowa, oddziały Armii Krajowej miały podejść pod Auschwitz i zaatakować od zewnątrz. Ten plan nie został zaakceptowany ostatecznie. Komenda Główna AK uznała propozycję rotmistrza za nierealną, która pociągnie za sobą wiele niewinnych śmierci więźniów, że po prostu oni będą masowo rozstrzeliwani. Rotmistrz no, nie mógł się pogodzić też z tym, prawda? On chciał nawet na wolności jeszcze próbował jednak namówić swoich przełożonych do tego, żeby odbić obóz. Ale z drugiej strony to jest święty, prawda? Czyli osoba, która też no, głęboko wierzy w Boga. To jest właśnie to. Taki był Pilecki, takie myślę było w dużej mierze to pokolenie właśnie. Jeśli idzie, drodzy Państwo, o fenomen żołnierzy wyklętych, bo warto jeszcze słowo o tym powiedzieć. Przede wszystkim skala. Około 200 tysięcy żołnierzy walczyło po wojnie z drugim sowieckim okupantem. Czyli no, to była ogromna siła. Prawda? W czasie okupacji niemieckiej szacuje się polskie wojsko na około 400 tysięcy. Czyli dwa razy mniej, ale jednak prawda, 200 tysięcy pod bronią no, to było po prostu wojsko bardzo mocne. Oni oczywiście nie mieli szans wobec przeciwnika, bo przeciwnikiem nie był Polak, tak jak się często do dzisiaj mówi, że to była wojna domowa, że Polak strzelał do Polaka. To przeciwnikiem był Sowiet, prawda? Centrum dowodzenia i faktyczna stolica ówczesnego kraju znajdowała się nie w Warszawie, tylko w Moskwie. Prawda? Tam dowodził wszystkim Stalin. I żołnierze wyklęci walczyli przede wszystkim z trzema dywizjami NKWD. Ponad 30 tysięcy sowieckich żołnierzy. To jest pierwsza sprawa, szalenie ważna. No, nie było żadnej wojny domowej. Było, ja bym powiedział, ostatnie polskie powstanie narodowe. Ostatnie polskie powstanie zbrojne przeciwko Sowietom. I ta regularna walka trwała właśnie do połowy lat 50. No. Jeszcze jeden szalenie ważny punkt. Ta walka nie byłaby możliwa, tak długa walka, gdyby nie powszechne poparcie Polaków dla żołnierzy wyklętych, dla żołnierzy niezłomnych, dla polskiego wojska.
ludność świetnie wiedziała, że to są polscy żołnierze. Da? Oni nie popierali komunistów, da? Tylko popierali swoich żołnierzy. Niestety komuniści doszli do władzy wskutek kłamstw tych ludzi. Nigdy Polacy nie wybrali. Można powiedzieć, że od 1944 aż do samego końca była to ekipa całkowicie nielegalna, uzurpatorska. Da? Dwa podstawowe akty, które konstytuują tak zwany PRL, czyli referendum trzy razy tak, wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku, zostały po prostu brutalnie sfałszowane. Da? Tak jak rozbijano żołnierzy wyklętych, tak samo rozbito partię polityczną, która się nazywała PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe Stanisława Mikołajczyka, do tego stopnia, że Mikołajczyk, jak wiecie, musiał uciekać z kraju zagrożony, prawda? Zagrożony śmiercią. Fenomen żołnierzy wyklętych polega jeszcze na tym, że dzięki nim można było ratować resztki polskości w innych dziedzinach. To, że oni walczyli tak długo i zadawali cały czas skuteczne ciosy tejże właśnie komunistycznej władzy, temu zawdzięczamy, że na Kościół katolicki jako całość represje spadły dużo później. Zawdzięczamy również to, że w dużej mierze przetrwała własność prywatna w Polsce. Sowietom się nie udało skolektywizować po prostu polskiej wsi, no bo tam było polskie wojsko cały czas, które broniło również majątków ludzi. To jest właściwie podstawowy cel, drodzy Państwo, żołnierzy wyklętych. To jest szalenie ważne. To nie była ochrona ich życiorysu, własnej skóry. Oni bronili ludność cywilną przed represjami. No? I to można znaleźć również w szeregu dokumentów. No, o to chodziło. To była samoobrona przed Sowietami. Wymienię tylko jednego słynnego dowódcę, tym razem komendanta kresowego. O tych ludziach też powinniśmy szczególnie pamiętać. Tych, którzy zostali za tak zwanym kordonem, czyli zostali na terenach wcielonych do Związku Sowieckiego. Da? Na Nowogródczyźnie walka trwała do połowy lat 50. Bez żadnego kontaktu z podziemiem politycznym i zbrojnym w Polsce w tych nowych granicach. No i takim żołnierzem, ostatnim komendantem Nowogródczyzny był Anatol Radziwonik, pseudonim Olech. On zaczynał walkę w 1945 roku, ponowną walkę w sile 800 żołnierzy, skończył w sile 100 żołnierzy. Na wiosnę 50 roku, proszę sobie wyobrazić, jak to długo trwało, mimo że te tereny były bezpośrednio pod okupacją sowiecką, wcielone właśnie. Największe sukcesy bojowe Radziwonik miał rok wcześniej, w 1948 roku. I tam szczególnie na kresach, na zarabowanych nam kresach widać to, jaki był cel walki żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Oni chronili polską ludność. Prawda? Rozbili na przykład taki sztandarowy kołchoz imienia Józefa Stalina. Polacy nie chcieli żadnych kołchozów. No i oni po prostu bronili tych ludzi przed kolektywizacją. Także no, widzą Państwo sami, jak wiele my żołnierzom wyklętym, żołnierzom niezłomnym zawdzięczamy. Myślę, że zawdzięczamy im przede wszystkim to, że dalej jesteśmy Polakami, że myślimy i mówimy po polsku, bo to jest właśnie ten niezłomny opór do końca, mimo dramatycznej sytuacji, mimo dramatycznych okoliczności, Polacy potrafią sprzeciwić się złu.
przyszli do nas w niedzielę nad ranem, nie proszeni Sowieci. Kamandir, wymachując naganem, przynieść wódkę polecił. W suchym rozdziale wyzwoliciela czułem oddech nieświeży, a matka nawet nie krzyknęła, kiedy ojca uderzył. A matka nawet nie krzyknęła, kiedy ojca uderzył. Potem w sześciu usiedli za stołem, brudni odziani lichą. Ojciec stał z zakrwawionym czołem, matka płakała cicho. I tylko moja siostra Janeczka uśmiechała się do nich. Byli zabawni w oczach dziecka, wujaszkowie czerwoni. Byli zabawni w oczach dziecka, wujaszkowie czerwoni. Przez lata kwaterowali u nas z podziemia chłopcy nasi. Teraz wtargnęła ruska komuna i ostrą bronią straszy. Ktoś musiał we wsi Sowietom zdradzić, że my akowska rodzina, że pomagamy wrogom władzy, a to śmiertelna wina. Że pomagamy wrogom władzy, a to śmiertelna wina. Gdy kamandir sztok pijany o więcej wódki wołał, jak rysł wargi zdenerwowany, myśląc jak zjadł do kościoła. W kościele jest Bóg i ksiądz dostojny w cudowności witraży. Można zapomnieć o mrokach wojny i modląc się pomarzyć. Można zapomnieć o mrokach wojny i modląc się pomarzyć. Aż nagle sobie z czupryną jasną wbił w ojca wzrok zamglony i tłukąc szkło ziemię wrzasnął: jesteście pańskie szpiady! Poczułem, jak mi kerć rozrywa ból nie do zniesienia, gdy razem z moją siostrą nieżywą przewróciła się ziemia. Gdy razem z moją siostrą nieżywą przewróciła się ziemia. Upadłem bez tchu obok Janeczki, nie wiedząc, że ocalałem, bo mnie w lewie kul sowieckich ojciec zasłonił ciałem. Pijani Ruscy mnie nie dobili, sąsiad udzielił pomocy, a żebym mógł wracać do tamtej chwili każdej bezsennej nocy. Żebym mógł wracać do tamtej chwili każdej bezsennej nocy. Polski Ludowej do partii nie wstąpiłem, z umiarem nadstawiałem.